Drodzy, chciałbym mówić dzisiaj o mężu Bożym, o Nechemiaszu, a właściwie chciałbym mówić o całej sytuacji, jaka towarzyszyła temu, co jest napisane w księdze Nechemiasza jest drasza. Ma, czytając czasami Boże Słowo, różne historie, mamy taki, ja przynajmniej, czasami mam taki wyidealizowany obraz pewnych sytuacji i pewnych rzeczy. Ale im bardziej się zastanawiam nad tym, z czym zmagał się Nechemiasz i z czym zmagał się, zmagali się mieszkańcy Judy w Jerozolimie, to muszę Wam powiedzieć, że wyzwania, które Bóg przed nami stawia, są czasami niesamowite. Zawsze wyzwania czy plany Boże przerastają nasze ludzkie możliwości naszą własną siłę. I dlatego to powoduje, że nie możemy polegać na sobie, ale musimy iść do tronu łaski, zbliżyć się do Boga i wyznać, że bez Jego pomocy, bez Jego błogosławieństwa, bez Jego działania nie jesteśmy w stanie wykonać zadania, które On w swojej łasce, w swojej miłości nam powierza. Ja może rozpocznę od paru zdań z księgi Nehemiasza z pierwszego rozdziału. Słowa Nechemiasza, syna Hakaliasza, gdy w miesiącu Kisle w roku 20 przebywałem w twierdzy Suza, przyszedł jeden z moich braci, Hanani, a z nim niektórzy mężowie z Judy. Zapytałem ich wtedy o ocalałych Żydów, którzy przeżyli niewolę, i o Jeruzalem. A oni rzekli do mnie: Ci pozostali, którzy przeżyli niewolę, znajdują się w tamtejszym okręgu w wielkiej biedzie i pohańbieniu. Wszak mur Jeruzalemu jest zwalony, a jego bramy spalone ogniem. A gdy usłyszałem te słowa, usiadłem i zacząłem płakać, i smuciłem się przez szereg dni, poszcząc i modląc się przed Bogiem Niebios. Tymi słowy: Ach, panie, Boże Niebios, jesteś Bogiem wielkim i strasznym, który dotrzymuje przymierza i okazuje łaskę tym, co go miłują i przestrzegają Jego przykazań. Niechaj Twoje ucho będzie uważne, a Twoje oczy otworzą się, aby wysłuchać modlitwy Twego sługi, którą ja zanoszę teraz do Ciebie dniem i nocą za synów Izraela. Sługi Twoje oraz wyznania grzechów synów izraelskich, którymi zgrzeszyliśmy wobec Ciebie, także ja i dom mojego Ojca zgrzeszyliśmy. Nic nie postąpiliśmy wobec Ciebie, nie przestrzegaliśmy przykazań i ustaw i praw, jakie nadałeś Mojżeszowi swemu słudze. Wspomnij na słowo, jakie zaleciłeś Mojżeszowi swemu słudze, powiadając, jeżeli wy popełnicie wiarołomstwo, ja rozproszę was pomiędzy ludami. Lecz jeżeli nawrócicie się do mnie i będziecie przestrzegać moich przykazań i spełniać je, to choćby wasi rozproszeni byli na krańcu niebios i stamtąd ich zbiorę i sprowadzę na miejsce, które obrałem na mieszkanie dla mego imienia. Boć oni są twoimi sługami i twoim ludem, które odkupiłeś swą wielką mocą, i potężną swoją ręką. Ach, Panie, niechaj Twoje ucho będzie uważne na modlitwę Twego sługi i modlitwę Twoich sług, pragnących uczcić Twoje imię spraw proszę, aby poszczęściło się dziś Twemu słudze i okaż Mu zmiłowanie wobec tego męża, byłem bowiem pod czaszym królewskim. Moi drodzy, Boże powołanie do człowieka może przyjść w różnoraki sposób. I Słowo Boże nam mówi, że Bóg nie ma takiej jednej metody, pokazującej nam, do czego Bóg ciebie i mnie osobiście wzywa. Tu, akurat, możemy widzieć taki bardzo naturalny sposób Bożego powołania do dzieła. Oto przychodzi wiadomość. Brat Hanani przychodzi i mówi Nehemiaszowi o sytuacji, jaka jest w Jerozolimie na ten czas. I to, co on słyszy, on. Odbiera jako wielkie wyzwanie i brzemię dla samego siebie. Jestem tak dotknięty, tak poruszony, że nie tylko zaczyna się modlić, ale on jest w poście i w modlitwie za ludem Bożym, który jest tam w Jerozolimie. I to Boże powołanie przyszło jako pewna świadomość potrzeby, która tam w danym miejscu się znalazła. Nie zawsze będziemy słyszeć głos z nieba przemawiający do nas, ale potrzeba, którą widzimy, pokazuje nam to, że tą potrzebę widzisz. Pokazuje Ci, że Bóg wzywa Ciebie, abyś zaspokoił tą potrzebę, abyś stanął w tym miejscu, aby ta potrzeba była zaspokojona. Bóg też sprawia w sercu człowieka, jeśli go powołuje do czegoś, pragnienie, chcenie. Pamiętacie, w liście do Filipian jest napisane, że Bóg daje chcenie i Bóg daje wykonanie. A więc w różnoraki sposób. Samuel słyszy głos. Samuelu, Samuelu, jest jeszcze dzieckiem. To jest ciekawe, Bóg powołuje już od dziecka. Ktoś może mieć parę lat i może słyszeć głos Pana bardzo jasno i bardzo wyraźnie. I wielu, wiele jest takich przykładów. Dzieci, naprawdę dzieci które doświadczają szczególnej obecności Boga, ich serduszka, ich serca są bardzo wrażliwe i czułe na Boga i pragnące Boga. Samuel słyszał głos Boży. Mojżesz, kiedy miał 80 lat, miał objawienie chwały Bożej w krzewie ognistym, a więc w różnoraki sposób Bóg przemawia do człowieka. Drodzy wierze, Jestem przekonany na podstawie Bożego słowa, że tak jak tutaj siedzimy, każdy z nas ma jakieś szczególne od Boga powołanie do służby. Bez wyjątku. Dlatego że każdy z nas został przez Boga nie tylko stworzony, ale zostaliśmy obdarowani i talentami i darami. Bo każdego z nas chce użyć na miarę tego, co nam dał, chce się nami, nami posłużyć. W każdym razie Nehemiasz nie ma żadnych wątpliwości. On wie, że Bóg do niego przemawia przez tą potrzebę i przez tą sytuację. On mógłby się tak rozglądnąć, powiedzieć: Ja tu jestem pod czaszym królewskim, blisko króla. Z jednej strony zaszczytne stanowisko, z drugiej bardzo niebezpieczne, bo nigdy nie wiedział, czy przeżyje kolejną ucztę. No, bo on pierwszy wypijał, czy próbował tego wina, które miał za chwilę wypić król. Był takim testerem. Przeżył w porządku, nie przeżył, to on weźmie nowego podczaszego. A więc z jednej strony wyróżnienie, a z drugiej strony bardzo niebezpieczne zajęcie. Ale on mógłby powiedzieć: No, jest potrzeba, może ty byś pojechał, albo ty byś pojechał, ale wiecie. Wiele razy spotkałem ludzi, mówią, pastorze, trzeba by było to zrobić, czy tamto zrobić, ale mówię, jeżeli Bóg Tobie daje potrzebę, Ty to widzisz, Ty to czujesz, to się za to zabierz. I Bóg będzie to po prostu błogosławił w Twoim, w twoim życiu. On wie o tym, On jest o tym przekonany, że Bóg go do tego powołuje. Jaka jest sytuacja, bo to jest ciekawe. Wiecie, zawsze myślałem tak: cudowna jest obietnica z Jeremiasza 70 lat niewoli babilońskiej. A później Bóg mówi: Ja sprowadzę mój lud z powrotem do Jerozolimy. Pamiętajcie, Jerozolima przeżyła trzy deportacje, i podczas ostatniej deportacji była zrównana praktycznie z ziemią. Spalona świątynia, spalone mury, spalone miasto, poburzone domy to wszystko było zniszczone. W roku 600, bodajże VII, była pierwsza deportacja i król Nebukadnesar zabrał do niewoli taką elitę króla z jego dworu i tym, w tej elicie znalazł się prorok Daniel ze swoimi towarzyszami. Później miasto zostało. Król myślał, Babiloński, że no, ci Judejczycy jakoś się dostosują, ale oni nie chcieli się dostosować. Ciągle tam był bunt. Nie chcieli słuchać słowa Pana. W roku 597 była druga deportacja i zabrano rzemieślników, zabrano wielu ludzi, takich, którzy umieli coś zrobić, byli dobrzy w biznesie i w rzemiośle. Ale to też nie pomogło. I w 586 przyszła jak fala. Jerozolima została zburzona totalnie, świątynia zburzona, wszystkie naczynia, to wszystko zostało zabrane daleko do Babilonu. Ale 70 lat, Bóg mówił, po 70 latach 2,5 miliona ludzi zostało uprowadzonych, zabranych z rodzinami na nowe miejsca. I teraz wyobraźcie sobie, mija 70 lat, wybudowałeś dom, masz już y, nowych członków rodziny, dorobiłeś się jakiegoś biznesu, wszystko dobrze prosperuje tam w Babilonie, i nagle prorok wstaje: Czy słowo Boże jest? Mówi, czas wracać do Jerozolimy. Po co tam wracać? skoro tam są zbliża i ruiny i tam właściwie nic już nie ma. Kochani, chciałbym, żebyśmy zobaczyli, czym są, czym jest Boże Królestwo i Boże działanie? Z jednej strony jest w tym nowym miejscu dobra prosperity. Kto zostawia dom, Wybudowany, nowy, nowe rzeczy, dobry biznes, dobrą pracę. Kto to zostawia i idzie tam, gdzie nie ma nic, aby wszystko zaczynać od początku? A więc już pierwsza rzecz była niezwykle ważna była ogromnym testem. Oto Nehemiasz słyszy, bo przecież ten pierwszy powrót nie był za, za jego czasów. Kiedy Nehemiasz Słyszy tą wiadomość jest rok 400, gdzieś około 445, 450 przed Chrystusem. A powrót po 70 latach to był rok 538. Czyli ile to tak minęło? Ponad 80 lat, blisko 90 lat. Od momentu, kiedy pierwsza grupa wróciła tam do Jerozolimy. Jak myślicie, ilu ludzi wróciło? Ilu ludzi mówi: o! Słowo Pana jest. Wracamy do Jeruzalem, do naszego miasta, do naszej ojczyzny. Oto odbudujemy miasto, odbudujemy świątynię Pana. Będziemy służyć żywemu Bogu. Czy myślicie, że 2,5 miliona? Czy myślicie, że 500 tysięcy? Czy myślicie, że 100 tysięcy? Nawet tyle się nie znalazło. Wiecie, ilu ludzi odpowiedziało, aby... Odpowiedzieć na głos Pana i przyjść do Jerozolimy, aby odbudować świątynię Pana, aby Bóg był na nowo uwielbiony w swojej świątyni. Wiecie, ile ludzi? O tym mówi nam księga Nehemiasza i Ezdrasza. Niecałe 50 tysięcy. Niecałe 50 tysięcy łącznie z niewolnikami świątynnymi. Co to jest? Nie dość tego. Dzięki Bogu, że znalazło się tych niecałe pięćdziesiąt tysięcy. Szli do czego? Do ruin, do zgliszczy. Szli, aby wszystko rozpoczynać od nowa, ale musieli mieć wiarę, ale musieli mieć determinację, ale musieli to być ludzie, którzy rozumieli, czym jest służba dla Boga, czym jest Boże Królestwo. Drodzy. Nie tak dawno nad tym rozmyślałem, nad tą odbudową świątyni, odbudową Jerozolimy. I sobie tak myślę, taka garstka, wiecie, 1400 kilometrów iść przez, nie wiem, cztery miesiące ze swoim dobytkiem, 1400 kilometrów, żeby dojść do Jerozolimy. Wiecie, nikt ich tam nie witał chlebem i solą, nikt ich nie witał nie wiadomo czym. Oni musieli zakasać rękawy i wszystko powoli odbudowywać. Entuzjazm na początku był ogromny, tej garstki, tej resztki. Bo reszta mówi, po co nam coś takiego? Zastanawiałem się, Boże, jak jest z Twoim królestwem? Co decyduje, gdzie jest jakby punkt ciężkości mocy Twojego królestwa? Nie w Babilonie drodzy. Nie w w gabinetach dygnitarzy, królów, dostojników świeckich. Nie tam rozgrywa się najważniejsza historia ludzkości. Ta najważniejsza historia rozgrywała się tam pośród tych 50 tysięcy uchodźców, którzy, e, e, tych, którzy zostali zabrani, którzy powrócili, którzy postanowili odbudować świątynię panu. I odbudować to miasto i tam żyć. Po co? Bo były słowa prorocze i obietnica, że właśnie za jakiś czas w tej drugiej świątyni pojawi się Mesjasz. I ona musiała być odbudowana i przygotowana. A do tego trzeba wiary. Wiecie, do tego trzeba takiej wiary, jaką miał Józef, który powiedział tak, kiedy umrę, to koniecznie zabierzcie moje kości z powrotem do Kana tam do, do, do Kanaanu. Bo na pewno Bóg was stąd wyprowadzi. A moje kości, ja nawet nie chcę tu kosteczki zostawić w Egipcie, w tym świecie, w tym, co nie należy do, do Boga. Trzeba mieć wiarę. To mi mówi, że lud Boży, ty i ja, dzieci Boże, które podejmują się. Dzieł koło świątyni Pana, a świątynią Pana przecież my jesteśmy drodzy, my. To wymaga rzeczywiście zdecydowanego poświęcenia, oddania, czasami wydawało, no nie wydaje się, konkretnej nawet straty materialnej. No bo zostawić dom, zostawić dobrze prosperujący biznes, zostawić, nie wiem, jakieś pola i tak dalej, warsztaty, to wszystko. To wymagało niesamowitej wiary. Ale z drugiej strony jestem przekonany, bo przecież oni są spisani w imiennie, że tych ludzi też czeka wielkie, wielka nagroda i wielkie błogosławieństwo. Bóg zawsze ma zapisanych tych na swojej liście. I zresztą jest napisane, że wszyscy musimy stanąć przed tronem Chrystusowym, aby zdać sprawę ze swojego chrześcijańskiego szafowania. Tak samo oni. Malachiasz, księga Malachiasza, rok czterysetny, czyli troszeczkę po Nehemiaszu. Tam jest napisane, że została przed Bogiem spisana szczególna księga pamięci dla tych, którzy boją się Pana. Dobrze jest być zapisany we właściwej księdze Bożej, po właściwej stronie, przed obliczem Boga. Ale to znaczy, że ty i ja w naszym tutaj codziennym chodzeniu podjęliśmy dobre decyzje, czasami oddając samych siebie wszystko, co mamy, poświęciliśmy, aby być w centrum woli i Królestwa Bożego. Nic za darmo. To wymaga oddania i poświęcenia, i, i dzięki Bogu, jeżeli to dostrzegamy i, i, i rozumiemy, i w tym kierunku działamy. A więc Nehemiaszowi nie był obojętny lud Boży. Do tego, moi drodzy, jeszcze troszeczkę przed Nehemiaszem, 18 lat wcześniej, gdzieś w roku 486, powraca Ezdrasz do Jerozolimy, aby nauczać prawa. Stan duchowy tej grupy, która powróciła, wcale nie jest obiecujący. W tym czasie już świątynia stała. Budowana była przez 16 lat pośród wielu przeciwności, ale ją postawili. Służba w świątyni była prowadzona jakby z przerwami, bo na początku Izraelici chętnie ofiarowali na świątynię, a później przestali ofiarować swoich dziesięciny ofiary i lewici i kapłani pouciekali gdzieś na wieś, żeby zatroszczyć się o własne życie. Ale Ezdrasz przyszedł, aby to wszystko naprawiać. I Nehemiasz też przyszedł, aby sprawić, co też można zrobić. I widzi, no miasto już jest więcej. Jestem zdumiony, ale księga nachemiasza mówi, że ci, którzy powrócili, wcale nie byli zainteresowani, aby mieszkać w Jerozolimie. Tam były pustki, tam były rozwalone domy. Mur wokół miasta był zburzony i dlatego, bo się bano najazdów, że każdy, kto będzie w mieście, jest zagrożony, bo przecież nie ma obronnych murów. I staną się po prostu przedmiotem ataku. Woleli uciekać na wieś, tam mieszkać, tam się, żeby w razie czego mogli gdzieś tam się ukryć, ale nie do Jerozolimy. Wydawałoby się, że to powinno być ich marzeniem, ich tęsknotą, ich pragnieniem, ale wcale tak nie było. Wiecie, ta historia odnośnie Izraela uczy nas jeszcze jednej rzeczy. Jako ludzie bardzo szybko wracamy do starych, złych nawyków. Wiecie, jedna rzecz której oni nie zrobili, kiedy powrócili z niewoli babilońskiej. Pra... Okazuje się, że nigdy już nie wrócili do bałwochwalstwa, ale wracali do innych grzechów. Dalej bezcześcili sabat. Dalej zawierali związki małżeńskie, o których Bóg im zabronił. Dalej jakby powielali te rzeczy i za każdym razem, czy Ezdrasza, czy Nehemiasza, potrzebowali zmiany i potrzebowali usłyszeć. Bardzo jasno i wyraźnie słowo Boże. To jest hmm, zdumiewające, ale imię Ezdraż znaczy pomoc. A więc pierwsze, kiedy odbudowano świątynię w postaci Ezrasza, przyszła pomoc, człowieka, który przywiózł z sobą prawo, rozstawił stolik gdzieś tam na rynku w Jerozolimie i zaczął czytać i wyjaśniać prawo Boże, słowo Boże, aby lud Boży się go uczył. Przypominał. A później przyszedł Nechemiasz, a imię ne Nechemiasz oznaczy pocieszenie Jachwe, ten, który pociesza. Jahwe, który pociesza, to znaczy Nechemiachu. A więc Bóg daje poprzez samych tych liderów, przywódców zachętę ludowi, że ciągle o nich pamięta, pomimo tego, że oni ciągle, pomimo wszystko, że Bóg ich sprowadził, że są już w Jerozolimie, ciągle Go zawodzą. Ciągle nie są w tym właściwym miejscu, w jakim powinni być. Wiecie, jak czytamy później księgę Malachiasza, to widzimy, że te czterdzieści parę lat od Nehemiasza y, dalej, później, pokazuje, że ciągle ten lud potrzebuje korekt, korekt i korekt. A to mi pokazuje też, jak wielka jest łaskawość, jak wielka dobrotliwość, jak wielka cierpliwość jest Boga wobec Jego, jego ludu. Nehemiasz wie, co ma robić. To jest ciekawe, że Bóg wszystko przygotował. To powołanie jest od Boga. Bóg stworzył okoliczności. Król go mówi: jedź, jeśli jest tam potrzeba, to jedź, bo kiepsko wyglądasz, marnie wyglądasz. To jakaś zgryzota, co się z Tobą dzieje? Czy Ty jesteś poważnie chory? Nie, królu, po prostu myśl o Jerozolimie. Miasto jest bez murów, jest bezbronne. Trzeba coś zrobić. To jedź, masz tu papiery, dokumenty na drzewo dla swojego domu, na, na, na mury wokół Jerozolimy. Niech Ci, którzy tam mieszkają, ci pomogą, bo oni tak naprawdę nie chcieli pomóc. A więc Bóg to przygotował, jeżeli Bóg nas powołuje. Bóg też tworzy specjalne okoliczności, abyśmy mogli wykonać to zadanie i to dzieło Boże. Nie jesteśmy w tym sami. Bóg staje i jest po naszej stronie. Te zburzone mury wokół Jerozolimy są symbolem, ja myślę, zaniedbania modlitwy, uwielbienia, służby Bogu. Wiecie, w czasach Malachiasza. Ktoś powiedział tak, że kapłani byli zainteresowani tylko tym, jak najkrótsze nabożeństwo i jak najmniej ofiarować Bogu. A jeśli już ofiarować, to co co, chore i słabe i kalekie? Inaczej mówiąc, stan duchowy i przywódców kapłanów i ludu był, był naprawdę kiepski, zły. Tak to wyglądało. Ja czasami tak mówię: obyśmy tak nie patrzyli na Kościół, na zbór, bo przecież jesteśmy świątynią Pana, a to, co powinno być ofiarowane dla Pana i w świątyni, powinno być zawsze najlepsze. Amen? Najlepsze. Powiesz, trud i wysiłek. I Słowo Boże mówi: tak, trud i wysiłek i znój. Pamiętacie, że Nowy Testament nam mówi, że nasz trud. Nie będzie pozostawiony bez nagrody u Pana. To będzie trud. I to jest trud, i to jest wysiłek. I Nehemiasz tam przybył, i rozglądał się, i wszyscy doskonale wiemy, że na trzeci dzień wybrał się w nocy, żeby oglądać to wszystko, a później wyjawił ludowi to, co zamierza zrobić. I kiedy mówił, to, co Bóg położył mu na serce, Biblia mówi tak, ten, ten fragment drugiego rozdziału i opowiedziałem im o dobrotliwej ręce mojego Boga, która była nade mną oraz, oraz o słowach, jakie by powiedział do mnie król. To jest niesamowite, ale ten świecki król poprzez swoje zaangażowanie, poprzez swoją ofiarę, daje zachętę mężowi Bożemu. Świecki król, pogański król. I on jest zachęcony, i on widzi w tym wszystkim Bożą rękę nad sobą i w tym, co robi. I to jest cudowne, że Bóg może i daje nam zachętę przez ludzi, też, którzy w ogóle do nas nie należą, którzy otwierają pewne możliwości, i nagle mówisz: Boża ręka jest nad tym wszystkim. Bóg jest ze mną. A wtedy lud Boży rzekł, wtedy oni rzekli, zabierzmy się do budowy i przyłożyli ręce do dobrego dzieła. Zabierzmy się do budowy. Kiedy będziemy w poście i w modlitwie, kiedy będziemy stać przed Bogiem, to jest jakby kontynuacja tego, co podjęliśmy się tutaj. Dzięki Bożej łasce mogliśmy zrobić to, co zrobiliśmy, jeśli chodzi o ten budynek. Amen. To jest dobrotliwa Boża ręka. Zabraliśmy się do budowy. I oni też to podjęli. Samarytanie, a więc ci półkwi, Żydzi i Poganie byli zdecydowani przeciwko. Ja tak trochę się uśmiecham, kiedy tłumaczyłem sobie te imiona tych, którzy występowali przeciwko Bożemu, Bożemu Ludowi, to ten sandbala, który tu jest wymieniony, znaczy cierń w miejscu ukrytym. On występował zdecydowanie przeciwko temu całemu dziełu. Ale też ten drugi, który był takim jego kompanem, aby przeszkadzać w całym Bożym dziele, nazywał się Tobiasz. A Tobiasz znaczy... Jahwe jest dobry, dobroć Pańska. Ja się tak uśmiecham sam do siebie, kiedy to czytam, bo kiedy Nechemiaż i lud Boży wymieniali tych dwóch, jeden to był Cierń. Wiadomo, Cierń. Gdziekolwiek natrafiłeś na niego, to się mogłeś pokłuć, bo to był człowiek, który nastawał na lud Boży. Tamten drugi tak samo nastawał, ale jak wymieniałeś jego imię i mówiłeś: Jahwe jest dobry. To już to dawało zachętę. Pomimo tego, że On taki jest, to Jahwe jest dobry. I to dobroć Boża jest ze mną. A więc ci przeciwnicy, oni e, tak się nazywali, i, i, i to też coś nam tutaj obra obrazuje. Lubię trzeci rozdział, kiedy jest mowa, że oni zabrali się ochoczo do dzieła. I ten trzeci rozdział wymienia z imienia tych, którzy przystąpili do budowy. Możliwe, że było tak, że tam, gdzie ktoś mieszkał w Jerozolimie, budował zaraz najbliżej ten fragment muru, który był najbliżej miejsca jego zamieszkania. I wszyscy entuzjastycznie rozpoczęli tą budowę. I to te wyrażenia w tym trzecim rozdziale, że obok zaś budował że jeden stał obok jeden zanim zaś ktoś budował to pokazuje jaka była jedność jaka determinacja i jedność w ludzie Bożym aby wykonać to wielkie zadanie odbudowy murów Jerozolimy. I znowu to jest ta garstka niewielu ludzi mieszka, wiele jest do odbudowy, a jeszcze za chwilę pojawiają się przeciwnicy. Którzy atakują. Zobaczcie, jak diabeł jest sprytny. W czwartym rozdziale, gdy zaś San Balat, ten cierń ukryty, usłyszał, że my odbudowujemy mur, zapłonął gniewem i bardzo się oburzył i zaczął drwić z Żydów. Mówiąc w obecności swoich braci i wojska samarytańskiego, tak, co ci nędzni Żydzi wyczyniają? Czy można im na to pozwolić? Czy zaczną składać ofiary, czy chcą to dokończyć w jednym dniu, czy skupy gruzu na nowo ożywią te kamienie, które są przecież spalone? Nędzni Żydzi. Mówią, jak tylko lis wyskoczy na ten mur, to go zwali. Taka jest ich robota, taka jest ich praca to jest wszystko do niczego. Diabeł lubi drwić, wystawia nas na pośmiewisko. Bo wie, że jako ludzie boimy się ośmieszenia, boimy się drwiny, boimy się zlekceważenia. Drwili z nas i lżyli. Tak mówi Słowo Boże. Pamiętacie, gdy pan Jezus został pojmany, rzymscy żołnierze, czy też od Heroda, tam jest wyraźnie napisane: mężowie, którzy go pilnowali, naigrywali się z niego i bili go. Wtedy Herod z żołnierstwem swoim sponiewierał go i wydrwił. Przełożeni zaś naśmiewali się, szydzili z Niego także i żołnierze. Jeżeli jesteś Bożym dzieckiem, bądź pewny, jeżeli się przyznajesz, że jesteś Bożym dzieckiem, należysz do króla królów, to spotka cię w Twoim życiu drwina, lekceważenie. I diabeł będzie atakował Ciebie, bo wiesz, co wtedy łatwo jest zrobić? Uciec z tego miejsca wydrwienia i zaprzeć się Zbawiciela. Zrezygnować z tego miejsca powołania i służby, którą Bóg nam dał. No bo nie lubimy czegoś takiego. Ty też, należasz, ja, ty też należysz do nich. Ja widziałam ciebie z nim. A ten wielki mąż Boży mówi: Ja go nawet nie znam. I zaklinał się po trzykroć, że go nie zna. Bał się. Bał się tego, tego ujawnienia i tego przyznania się. Szydzili i naśmiewali się. Ale to nie zatrzymało ludzi Bożych, tej garstki, która tam była. Mur był powiązany do połowy, a słowo Boże mówi: A lud ochoczo pracował. Ja sobie to wyobrażam, że od rana do wieczora. Może nie tak całym pełną piersią już na wieczór, ale jestem przekonany, że oni przy tej pracy śpiewali, wielbili Boga i radowali się. Bo przecież kiedy jesteśmy w Bożym dziele, to to daje nam radość. Napełnia nas radością, kiedy służymy żywemu Bogu. A później, kiedy drwina nie pomogła, dalej czytamy, że oni zapałali dalej swoim gniewem i postanowili Mówili tak, że wpadną pomiędzy nich, spowodują zamęt wśród nich. Oni, a słowo Boże nam mówi, modliliśmy się do Boga naszego, wystawiliśmy dniem i nocą przeciwko nim straże. To nie pomogło, kiedy zobaczyli ci wrogowie, że odbudowujący pilnują nocami te wyłomy jeszcze niezabudowane, zrezygnowali z ataku. Ale próbowali, mówi, dopadniemy i zabijemy ich. Praca była ciężka. Słowo Boże mówi, że tragarze w jednej ręce mieli broń. Połowa z ludzi zamiast budować, po prostu stała na warcie z bronią w ręku. A tragarze, którzy nosili ciężary, mieli w jednym ręku broń i, i nosili ciężary, a więc było im bardzo trudno robić to, co robią. Nie wiem. Mur wokół Jerozolimy nie był zbudowany z kamyków. To były potężne bloki. To, miał, to był mur obronny. To była ciężka praca, wyczerpująca praca. Ale dzięki niech będą Bogu za to, że oni tą pracę wykonywali, nie dali się zastraszyć. I im bardziej wróg napierał i straszył, im bardziej próbowali wpaść i spowodować zamęt, widzieli tą determinację, i wszyscy stali razem, aby bronić siebie i bronić tego miasta, i bronić tej pracy, tego dzieła, którego się tam podjęli. Jeżeli diabeł nie może od zewnątrz, diabeł atakuje od wewnątrz. Czytamy o tym w dziejach apostolskich. Jak zbór zaczął się rozwijać w Jerozolimie i Pan przydawał po paru tysiący co jakiś czas, liczba mężczyzn wzrastała, szósty rozdział nam mówi, i wszczął się takie zamieszanie, bo, bo jedni się czuli niedowartościowani, jedni się czuli, że tam zaniedbywano wdowy, i, i, i zaczęły się napięcia wewnątrz. Wróg jest bardzo przebiegły. Jeżeli zniszczy jedność, będzie niszczył dzieło Boże, bo ci, którzy mają stać razem i budować, i głosić Boże Królestwo, zaczną z sobą walczyć, a przecież nie do tego jesteśmy powołani. Tak więc ci bogaci Żydzi zaczęli wykorzystywać tych biedniejszych. Tam ci się zapożyczali, musieli sprzedawać swoje córki, swoich synów, oddawać. Tym bogatszym. Wiecie, totalna niesprawiedliwość. Ja mówię, jak ludzie Boży, którzy znali prawo, znali zakon, jak oni po tym wszystkim, co przeżyli, oni znowu tkwią w takich rzeczach. Ale tak było. I był wielki krzyk i płacz. Wtedy Nehemias wkroczył w to wszystko. Biblia mówi: Zapłonąłem wielkim gniewem, gdy usłyszałem ich krzyk i te słowa. I zobowiązał tych wszystkich, którzy wzięli w niewolę synów i córki za pożyczki, które dali: Powiedział, darujecie im wszystkie długi. I ja daruję wszystkie długi. Nie będzie nikogo zadłużonego tutaj, i nie będzie brat trzymał w niewoli brata. I zrobili tak, jak właśnie Nehemiasz powiedział. I problem został, dzięki Bogu, rozwiązany. Tak więc pamiętajmy, że kiedy dzieło Boże jest wykonywane, wróg będzie próbował i próbuje z różnych stron, albo od zewnątrz, przez prześladowanie, przez drwinę, przez atak, wręcz nawet fizyczny na nas. Była taka historia autentyczna. Znacie wszyscy, albo może nie znacie wszyscy Reinhard Bonke, który. Głosił Ewangelię dla Afryki, dla milionów ludzi zgromadzonych na jednym miejscu. Gromadził więcej słuchaczy niż papież na jednym miejscu. Dosłownie. Do pięciu milionów ludzi. Bóg czynił niezwykłe rzeczy. Uzdrowienia, cuda objawiały się potężna Boża moc. Głusi słyszeli, chromi chodzili, ślepi widzieli. Potężnie Bóg działał. Ale opisuje taką historię, że kiedy wielkie ciężarówki jego misji przemieszczały się z jednego miejsca w drugie miejsce, to jakiś kierowca jechał zupełnie z naprzeciwka. Doszło do zdarzenia i zginęło dwóch jego pracowników. Diabeł jest w stanie posłużyć się nawet. No, w taki sposób. Ja myślę, że to był ewidentny Boży, że to był ewidentny diabelski atak na jego dzieło. Wiecie, że wielu chrześcijan jestem zdumiony, jak wielu chrześcijan próbuje i lubi krytykować. Wielu chrześcijan mówi: "To widocznie pan Bóg go pokarał". Tylko za co? Wiecie, że sami coś niezdrowego rodzi się w sercach nawet Bożych ludzi, jakaś zazdrość, jakieś ale on mówi: My nie daliśmy się zatrzymać w naszej ewangelizacji. Wybudowali największy namiot, jaki mógł być wybudowany, na nie pamiętam już te, ile tysięcy ludzi mógł pomieścić, aby była głoszona Ewangelia Jezusa Chrystusa. Popatrzcie, oto chcę być w tym miejscu. Tak, jak ci ludzie, którzy podjęli się, i tam jest napisane: A ten stał obok tego, a ten stał za nim, a ten stał przy nim, i wymienione jest imię, i dobrze by było, żeby właśnie tak lud Boży był zapisany: Twoje i moje imię. Ja tam on stał obok, ten stał za nim, i jeden wspierał drugiego, aby dzieło Pana, aby mur był wybudowany, świątynia Pana była postawiona. A przecież to my budujemy się w ten święty przybytek. Aby ta świątynia była dobudowana, aby Bóg, ludzie patrząc na nas, mogli widzieć chwałę Bożą, i Bóg mógł przydawać bez przeszkód kolejne dusze do, do, te, do tej swojej świątyni, do tego miejsca, którym my jesteśmy. Amen? Świadectwo. Wiecie, ja wiem, że Biblia mówi też o bezimiennych bohaterach wiary ludzi. Nie musi być nawet w Biblii wymienione Twoje imię. Kiedyś tam w niebie przed Tronem Bożym będzie wielu bezimiennych bohaterów wiary, których będziemy oczy, że tak powiem, wyjdą nam na Mówiąc, On tutaj też jest. I nagle zobaczymy, o ja coś robię, ale patrzysz, ale ten, był tak pokorny, tak oddany, tak cichy. Bóg go tak pobłogosławił. Dla niego nie było problemów usłużyć tam, i tam, i tam, i oddać to, i tamto. I czasami możemy być zawstydzeni. Będą, i są, i w Biblii jest napisane: pewna wdowa, tak? Pewna wdowa wrzuciła wszystko, co miała. Są bezimienni bohaterowie wiary, przeżynani byli piłą. I tak dalej, i tak dalej. Tak więc diabeł nie zatrzymał ich poprzez to i próbował zniecić między nimi nieporozumienia i spory, ale szybko to zostało rozwiązane we właściwy sposób. Na, odpisali dług swoim braciom, i wszystko było, było w porządku. Skoro nie tak, no to postanowiono zabić lidera. Czas na Nehemiasza. Jeśli uderzy się pasterza, to reszta będzie szybka rezygnacji. Nie? Tak Jezus też, też mówił. A więc Biblia, tutaj Słowo Boże nam wyraźnie mówi, że postanowili, postanowili zabić Nehemiasza. Posłużyli się nawet fałszywymi prorokami. Mówią, przyjdź do nas. Mamy słowo od Pana dla Ciebie. Tam były fałszywymi prorokami, byli mężczyźni, jakaś kobieta jest wymieniona, ale Nehemiasz miał jedno zdanie: nigdzie nie będę ukrywał się w świątyni. Wiem, kim jestem, wiem, czego się podjąłem, a podjąłem się wielkiego dzieła i nie zaprzestanę. Czyli, jakby nie dał się zwabić w to miejsce, w którym oni chcieli go. Z nim, z nim skończyć. Mówi, wielkiej sprawy się cie, się podjąłem. Chcieli wy, wywabić Nehemiasza poza to miejsce jego działania, poza mury Jerozolimy, które budował. Kochani, jeszcze taką myśl w związku z tym, diabeł będzie próbował i próbuje ciągle wywabić Boże dzieci poza społeczność ludu Bożego. Jestem czasami zdumiony tym. Jestem naprawdę tym zdumiony, jak bardzo szybko niektórzy ludzie, niektórzy ludzie potrafią zostawić zburzy i iść nie wiadomo gdzie. Niektórzy nawet dochodzą do takiego wniosku, że oni i pan to już zupełnie wystarczy. Ale to nie jest kościół. To nie jest ten plan. To nie jest to miejsce, które Bóg daje nam do życia, do wzrostu, do kształtowania, do służby. To nie jest ten plan. Drodzy, pamiętacie, dzieliłem się z Wami na temat siedmiu zborów z objawienia. Wiecie, co mnie uderzyło. Dziwna rzecz. Bo wszyscy zdajemy sobie sprawę, że kondycja duchowa siedmiu zborów z objawienia była bardzo różna, tak? Dwa zbory zasługiwały na pochwałę. W Smyrnie i Filadelfii. W Smyrnie byli męczennicy i czekali niektórzy na śmierć, bo diabeł postanowił niektórych wtrącić do więzienia i Pan mówi: bądź wierny aż do śmierci. Filadelfia dobrze prosperowała, chociaż była małym, małą społecznością. Do nich Bóg nie miał żadnych zastrzeżeń, ale reszta. Już pierwszy zbór w Efezie, duży zbór. Mający taką historię, takich sług Bożych. Przecież Paweł zakładał ten zbór. Tam był Tymoteusz pastorem. A Pan mówi, oddaliliście się od pierwszej miłości. Upamiętajcie się, bo ruszy świecznik z jego miejsca. Laodycea to zbór letni. Inny zbór, bodajże w Sardes, to był zbór prawie martwy duchowo, tak? Tam Bóg mówi, tylko niektórzy zachowali czyste szaty. W pergamie była kobieta, która zwodziła poprzez swoje proroctwa i fałszywą naukę. Nieciekawe, nie? Ale wiecie, co zwróciło moją uwagę? O wszystkich tych zborach objawienie w pierwszym rozdziale, jak się kończy pierwszy rozdział, mówi. Że to są złote świeczniki przed Panem. Tak? Pomimo tego, że Pan widzi doskonale różne niedoskonałości i braki w każdej, prawie w każdej z tych społeczności. Jeszcze jedna myśl mnie taka naszła. Do żadnego tam, gdzie było kiepsko w zborach, do żadnego członka z tych. Z kiepskich zborów, do tych takich, którzy byli wierni i trzymali się nauki Pana i miłowali. Pan nie powiedział wyjdźcie i załóżcie taką swoją świętą resztkę. Nie czytam czegoś takiego. Nie czytam czegoś takiego. Wiecie, to mi pokazuje, jaka jest pułapka. Nehemiaszu, przyjdź do nas! Musimy się naradzić, jak tą sprawę rozwiązać, bo widzisz, jakie jest niebezpieczeństwo i czyhają na ciebie. Oni czyhali. I diabeł też czyha. Przyjdź, wyjdź, wyjdź poza. Dlatego mówię: A może tak jest, że poprzez to wychodzenie czy przychodzenie ja mówię niezdro, bo może być przejście przecież. Zdrowe, jasne. Ktoś wyraźnie od Pana odbiera kierownictwo prowadzenie, nie ma z tym problemów. Ale jeżeli. Wiecie, to jest takie. No bo tu już, jak jeden z braci kiedyś przyszedł, ja wam chyba to mówiłem, do jednego z pastorów tutaj w pobliskiego zboru do mieszkania i mówi, pastorze, u nas nie ma miłości. Dobrze, że pastor zadziałał z pokorą. Mówi bracie, uklęknijmy przed Panem. I powiedzmy przed Panem, i powiedz, że nie ma u nas miłości. No i uklęknęli. I nagle ten brat, który przyszedł mówić pastorowi, że nie ma miłości w tym zbożu, zaczął płakać, I mówi: Boże, to we mnie nie ma miłości. Wybacz. To we mnie nie ma miłości. Co chcę powiedzieć? Żyjemy w takich czasach, tak różnych napięć, tak różnych wyzwań, żeby musimy zachować pewną niepewną, my musimy trzeźwość zachować. Ja w tych, na przykładzie tych siedmiu zborów widzę taką, taki, taką Bożą radę, Boży rys. Jeżeli tak jest i ktoś żyje nieporządnie, i ja to widzę, to go powinienem napomnieć w miłości, tak? W miłości. Ale on nie reaguje, on dalej taki jest. No to opuszczę zbór, bo ten zbór już nie jest święty. Nigdy tego nie róbmy w ten sposób. Inaczej powiem tak, to Pan sam, Pan sam osądzi. To Pan sam rozprawi się z człowiekiem. Zgodzicie się ze mną? Pan to zrobi. Zobaczcie, co było w Koryncie. Paweł zakładał ten zbór. No, chcielibyśmy być w zborze z pierwszego wieku. Nie? Ale weszlibyśmy do Koryntu jeszcze podczas wieczerzy. Zastanawialibyśmy się, gdzie my jesteśmy. Rozumiecie? Ale Paweł głosił im, nauczał. To byli poganie, nie byli jeszcze, wiele rzeczy, wiele rzeczy nie rozumieli, ale Paweł ich strofował przez słowo, napominał, wyłączał, jeśli trzeba, aby tylko, ale nie mówił, słuchajcie, uciekajcie stamtąd jak najszybciej. Jak czytasz list do Koryntian, to wiesz, o czym mówię. Nigdzie tego Paweł nie powiedział. Diabeł, o to jemu chodzi, żeby rozrywać, dzielić, niszczyć dzieło Pana, lud Boży, świątynię, świątynię Pańską. Tak więc i ostatnia rzecz, która tutaj spotkała spotkała Nehemiasza i będziemy się modlić. Zaczęli głosić Kłamstwa na temat Nehemiasza. On robi to wszystko, dlatego, że za chwilę chce się ogłosić tutaj królem. Najbardziej lojalny człowiek wobec swojego króla, króla perskiego, bliski, bo przecież był pod czaszym. Człowiek oddany Bogu, ale poszła plotka, i ludzie szeptali między sobą, mówili: Jego motywacje są niegodziwe, bo on to robi, aby zaspokoić swoje ambicje. Oczernia przywódców. To jest taktyka. Jezus był oczerniany, Mojżesz był oczerniany, Jozue był oczerniany. To jest taktyka. Ale my nie chcemy być tymi, którzy dają się diabłu złapać na jego pułapki na jego metody. Jak zakończyła się ta historia? Zakończyła się zwycięstwem ludu Bożego. Mur został zbudowany w rekordowym tempie. 52 dni im zajęło odbudowa murów. Wstawili bramy. Oto zostało wykonane dzieło Pana. I można było świętować. Haleluja. Dlatego, że lud Boży zrozumiał, i trzymał się mocno tych bożych zasad, tego, co, co Słowo Boże, do czego Słowo Boże i też Nehemiasz też w mądrości Bożej, do nich, do nich przemawiał. Gdzie jest kluczowe miejsce, jeśli chodzi o Boże Królestwo tutaj w naszym kraju? I muszę wam powiedzieć nie wiem, jeden się stoi za taką ugrupowaniem, inny za takim ugrupowaniem, jeszcze za Możesz stać, mieć swoje sympatie, oczywiście, ale muszę Wam powiedzieć, największa walka i najważniejsze rzeczy dzieją się tutaj, pośród ludu Bożego, gdzie głoszone jest Królestwo Boże. Nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, ale ja tak uważam. Wszystkie inne królestwa przeminą, tak? Ale Królestwo Boże będzie trwało na wieki. Amen. I ty i ja należymy do królestwa, które trwa na wieki. Czasami wydaje nam się, że jesteśmy w mniejszości, to jest garstka. Ale muszę wam powiedzieć, to nie ma znaczenia, że nas jest garstka. Czy, czy nie jesteśmy w przewadze? Ważne to kto jest z nami. I po czyjej stronie my jesteśmy. Amen. A na końcu wiecie, co będzie? Tak sobie rozmyślam. I mówię: dzisiaj jest ponad miliard muzułmanów na świecie. Miliard, dwieście milionów. Ludzi, którzy nie chcą uznać Jezusa jako Pana, Mesjasza, Syna Bożego. I chrześcijanie, mówię o prawdziwych chrześcijanach, którzy z miłości dzielą się Ewangelią i mówią o potrzebie Jezusa w ich życiu, płacąc czasami życiem za składanie świadectwa. A tak sobie myślę, pewnego dnia Pewnego dnia miliardy ludzi, czy z takiej religii, czy z innej religii, miliardy ludzi, którzy nie chcieli uznać Jezusa, wiecie co się stanie. Będą, każdy będzie musiał pokłonić się przed Jezusem i każdy będzie musiał wyznać ustami, że Jezus jest Panem. Każde kolano się przed Nim ugnie, i każdy język wyzna ku chwale Boga Ojca, że Jezus jest Panem. Ale to nie będzie wyznanie wiary. Po prostu będą musieli uznać fakt. I ja boję się, i kiedy sobie to próbuję wyobrazić, to przerażenie to przerażenie. Oto tyle razy mi mówiono o Jezusie, tyle razy mi świadczono, a ja byłem tak zaślepiony, tak twardy, tak uparty, że nie słuchałem żadnych argumentów. Nie te królestwa, nie ci mocarze, ale Królestwo Boże jest w centrum Bożej uwagi. I ty i ja należymy do tego królestwa. Słuchajcie, żadne królestwo świeckie nie jest nikogo w stanie przeprowadzić ze śmierci do życia. Do życia wiecznego. Żadne królestwo świeckie, żadna armia tej ziemi nie jest w stanie, żadne bogactwa tej ziemi nie są w stanie nikogo wykupić do Bożego Królestwa. To Kościół Jezusa Chrystusa, przez zwiastowanie Chrystusa, zwiastowanie Ewangelii, dany jest nam autorytet i moc. Abyśmy mogli ratować idących na śmierć. Na wieki, na życie wieczne. Ratować. Chcemy powstać. Drodzy, tak miałem od dłuższego czasu, jak rozmyślałem o dzisiejszym nabożeństwie, żeby dzielić się tym słowem, i chciałem to przypomnieć, żebyśmy to mieli na uwadze. Podjęliśmy się wielkiego dzieła. Dokonaliśmy już wielu fantastycznych rzeczy na tym miejscu. Razem to zrobiliśmy, ale to jest ciągle, ja uważam, ciągle z takim, takim dobrym zaczynem, ale będziemy się modlić i chcemy się razem modlić i wołać do Pana i płakać przed Panem. Boże, przyznaj się do nas: Daj nam oglądać nawrócenia, uzdrowienia, dary Ducha, moc, chrzest w Duchu Świętym. Amen, bracia i siostry. Niech to pragnienie jest w nas. Chciejmy się o to modlić. Panie, tak dziękujemy Ci za ten czas. Dziękujemy Ci, że jesteś obecny pośród nas. Dziękujemy Ci, że Tobie dana jest wszelka moc na niebie i na ziemi, Panie. Dopomóż nam, Boże, abyśmy tak jak lud tam, który był w, tak wielkim, w takiej wielkiej biedzie i tak było ich mało... Ale podjęli się tak wielkiego dzieła, i Ty im błogosławiłeś. Tak, Panie, spojrzyj na nas, błogosław swój lud na tym miejscu, błogosław nas i nasze domy, nasze żony, mężów, dzieci, wnuki w imieniu Jezus. I tak oczekujemy na Ciebie, Panie. I chcemy wnosić do Twojej świątyni, do naszych zgromadzeń: chcemy wnosić chwałę, cześć, uwielbienie, radość, Panie, przed obliczem Twoim. Bądź błogosławiony. Błogosławimy Twoje imię i Panie, w Twoim imieniu błogosławią moich braci i siostry, błogosławią całemu zborowi, błogosławimy siebie nawzajem, Panie, i modlimy się, aby dzieło Pana i wola Twoja wykonywała się na tym miejscu. Panie, aby oblicze tego miasta się zaczęło zmieniać. I abyśmy my byli przemieniani z chwały chwałę, abyśmy wzrastali z mocy w moc, z łaski w łaskę. Tak oto proszę. Czym Panie dla samego siebie i dla nas? W imieniu Jezus?